Trzeba sprawdzić listę obecności. Płyty do Serato. Serato i kable, ładowarka do laptopa, USB, laptop, stand do odbierania Polsatu, Dicery i hajs na after... No, to poszedłem na afterparty, zajebiście. Gdzie są moje słuchawki? Gdzie są moje słuchawki? Słuchawek zapomniałem. No i WRTV Euro AGD nie ma mojego ulubionego modelu Philipsa za 80 zł. Droższych się nie opłaca kupować, bo i tak je złamię albo zgubię. Czyli został Media Markt. Tam są zawsze. Powiem wam jeszcze szybko, jak rozróżniam słuchawki między dobre a złe. Więc dobre to są te, które kosztują do 100 zł, a złe to są te, które kosztują powyżej 100 zł. Podczas grania imprezy nie ma czasu, żeby wsłuchiwać się w jakieś audiofilskie historie, sprawdzać wysokie, niskie tony. Po prostu trzeba przesłuchać szybko utwór, a biorąc pod uwagę to, jak się niszczą słuchawki, jak łatwo je zgubić, nie ma sensu wydawać więcej niż stówkę na słuchawki. Przynajmniej to jest moja teoria. No chyba, że macie sponsora i wam daje co tydzień nowe, to proszę bardzo. No, takie słuchawki za 8 stówek to można sobie do domu kupić. Takie słuchawki za 200 też można do domu kupić. Ale... Tu pisze clear and powerful bass. Ha? Wiesz, jak to będzie grać? Wiesz, jak to będzie, ziomeczku, działać? Kurwa, niesamowite. Patrz, co się dzieje. Nie było takiej promocji do Pizza Hut, że jak kupujesz w Media Markcie słuchawki, to masz kupon. Nie było takiej promocji, ale się okazało, że ja sobie sam zrobiłem. Patrz, co się dzieje. Ja chcę. No, niesamowita rzecz się zdarzyła. Nie było takiej promocji, że dostaje się kawałek pizzy, jak się kupuje w Media Markt, więc no to musiałem skorzystać, skoro nie było takiej promocji, no. Tak w ogóle to do Brzeska jadę. Do klubu Attenzione, grać trapową imprezę. Jestem mega ciekawy, jak wyjdzie trapowa impreza w Brzesku. To jest kurwa zagadka tygodnia. Ale po to tam jadę, aby się przekonać. Zostańcie ze mną, już za chwileczkę, już za momencik dowiemy się, co tam się kurwa dzieje. Patrzcie, co teraz zrobię. Jadę obczaić mi stówkę, kurwa, żeby przypału nie było. Wjeżdżam. Patrz, co zrobię, patrz. Tutaj, aha, tu jest stacja. Tu jest, i patrz, jest, widać go. Patrz, tu kiedyś przyjadę. Zarobię pieniądze i przyjadę. I sobie coś zamówię. Mi przez takie okienko dadzą. A co, podjadę sobie. Tu przyjadę kiedyś. Jeszcze nie dzisiaj, ale przyjadę. Mogę jedno piwo wypić. Jedno. Jedno piwo i małe piwo. Jedno piwo.
I teraz, proszę Państwa, tu będzie grand opening słuchawek za 60 zł. Jest niesamowita, wiekopomna chwila. Tutaj w opakowaniu znajdowały się słuchawki. Także to był opening i opakowanie. O. Działa. Kurwa, mój Magroyal. Tu był ważony koks. Tu pozostał koks. Resztki koksu. A tu był ogień, kurwa, na wszystkich palnikach. Jest godzina 4:22. Przed chwilą skończyłem grać. Zarobione miliony, mam miliony. I tutaj jak wsiadałem do auta, pojawiła się taka sprawa, że zaburczało mi w brzuszku. Mój brzuszek powiedział: Jarku, jestem głodny. I pojawia się pytanie, czy McDonald's na autostradzie serwuje o 4:22 jeszcze kanapki takie zwykłe typu McRoyal, czy już śniadaniowe? Bo jak śniadaniowe, to się wkurwię, a jak takie zwykłe, to zajebiście, bo jestem tak zarobiony, że mi nawet kurwa longera na McDonaldzie zrobią. Miałeś tak kiedyś? Miałeś? Powiedz to. No i co, impreza była,
Nie było łatwo, ale później się fajnie ludzie rozkręcili. Kilka razy udało się przypierdolić ciekawymi, fajnymi numerami. Były skoki, podskoki, piski, wrzaski i oklaski. I teraz pozostaje mi znowu coś zjeść. I proszę Państwa, już za chwileczkę, już za momencik dowiemy się, czy w McDonaldzie o godzinie 4:45 obowiązuje menu śniadaniowe, czy normalne chrześcijańskie można zakupić McRoyale. Dejcie mi jeść. Ale najpierw trzeba umyć rączki. Higiena to podstawa w tej pracy. Ale co to? Czemu tu jest ciemno? Czemu ciemność? Nie, w dniu dzisiejszym restauracja 3:00 do 23:00. O kurwa, dzięki, to żeście mnie załatwili, McDonald. Ale żeście zrobili numer. Ostatnio Subway nieczynny, a teraz Mag nieczynny. Jeszcze przez was schudnę. Fit będę przez was wszystkich, normalnie. Skandal. To wracam na BP po zapiekankę. Biedne zwierzaczki, nikt nie chce ich przytulić. O, jaki ma śliczny nosek, nikt nie chce przytulić zwierzaczka.